Ostatni film, w którym pokazałem, jak wykonać w Lightroomie obróbkę w stylu kawowym. Bardzo wam przypadł do gustu i od razu pojawiły się kolejne prośby o to, żebym zrobił podobny materiał z obróbką w Lightroomie w stylu dark albo black. Różnie to się nazywa, znalazłem nawet takie określenia tego stylu typu black Paris i tak dalej. Chodzi w tym stylu o to, żeby wygasić praktycznie wszystkie kolory ze zdjęcia, nadać zdjęciu takiego ciemnego, mrocznego klimatu, ale zostawić tylko kolory skóry. No i zależy nam, żeby te kolory skóry, które zostały, wyglądały naturalnie, żeby zdjęcie wciąż wyglądało atrakcyjnie, tak bym powiedział trójwymiarowo, więc dokładnie to wam dzisiaj pokażę, jak osiągnąć, jak również później zapisać tego typu szablony, presety na przyszłość, jak je dostosować do różnych zdjęć, tak żeby na wszystkie inne zdjęcia w przyszłości to również działało. I nie będzie to takie proste, że sobie tworzymy szablon w 2 minuty i na wszystkie przyszłe zdjęcia to będzie działało. W niektórych zdjęciach będzie trzeba zrobić kilka takich sztuczek, żeby uzyskać dokładnie ten klimat, ale wszystko po kolei. Wpierw wskoczmy do pierwszego zdjęcia. Te zdjęcia, które będę obrabiał, nie są mojego autorstwa, one pochodzą ze strony signatureedits.com. To jest taka strona, gdzie różni fotografowie wrzucają swoje zdjęcia i inni fotografowie mogą je za darmo pobrać i poddać obróbce, tak żeby poćwiczyć na zdjęciach, których nie mieli okazji zrobić. Także dokładnie w ten sposób ja wybrałem sobie tutaj kilka zdjęć, które poddam obróbce. Zaczynamy od tego zdjęcia i pierwszą rzeczą, którą zrobię, jest wejść do panelu krzywej tonalnej. I tu w panelu krzywej tonalnej chcę tylko delikatnie podnieść punkt czerni. Około w ten sposób input 0, output 13, więc delikatnie tylko podniosłem to i chcę, żeby te ciemne piksele, czyli to, co na krzywej tonalnej jest z lewej strony, było trochę przyciemnione. Dlatego tutaj łapię w kolejnym punkcie i to trochę ściągam w dół. Około w ten sposób. I teraz wygięła mi się cała krzywa. Nie chciałbym, żeby ona była tak przyciemniona po całości zdjęcia. Będę chciał dodać trochę kontrastu, ale pamiętajmy, w jaki styl celujemy. Chcemy, żeby zdjęcie było ciemne, miało taki klimat. Także jeżeli nasze piksele w zdjęciu znajdują się poniżej tej tutaj krzywej, która jest pod kątem 45 stopni, to znaczy, że obniżyliśmy ekspozycję dla danej grupy pikseli. Jeżeli byśmy przesunęli taką krzywą 45 stopni po prostu w dół, nie zmieniając kształtu tej krzywej, to jest po prostu to samo działanie, jak gdybyśmy przesunęli tutaj suwak ekspozycji. Dopiero nadawanie kształtu na krzywej tonalnej sprawia, że zmieniamy jasność jednej grupy pikseli i później innej grupy pikseli inaczej zmieniamy, tak? Także dodawanie tutaj kształtu sprawia, że ta krzywa tonalna ma dopiero sens. Także ja bym chciał obniżyć faktycznie ekspozycję na całości zdjęcia. Mógłbym ten krok pominąć i po prostu tutaj suwakiem dać w lewo, ale już działamy w panelu krzywej tonalnej. I chciałbym dodać trochę kontrastu, więc znowu tutaj podniosę trochę te fragmenty. Około tak, żeby tutaj ten punkt, który jest, myślę, że to są te jasne obszary tutaj na skórze, możemy to sprawdzić. Tu. No około to są te obszary, żeby dokładnie te fragmenty zdjęcia nie były przyciemnione. Czyli mogę przesunąć ten punkt tu, tak, bo około tu była nasza kropka. No powiedzmy, i żeby ten punkt nie był zmieniony, czyli input 191, output zrobimy też 191. Czyli mamy taki kontrast. Tu trochę przyciemnione, tu trochę rozjaśnione i zobaczmy, jak wyglądało to przed działaniem w krzywej tonalnej po. Tak wyglądało przed, tak wygląda po. Jest trochę przyciemnione, ale wciąż mamy kontrast. Lecimy teraz z drugim panelem i tutaj zadzieje się cała magia. Tutaj robimy wszystko to, co sprawia, że ta stylistyka faktycznie wygląda tak, jak wygląda. Wchodzimy do panelu saturacji, czyli tutaj będziemy panować nad nasyceniem kolorów i chcemy wygasić wszystkie kolory oprócz kolorów skóry. Także magenta w dół, purpurowy w dół, niebieski w dół, aqua w dół, zielony w dół. I teraz żółty teoretycznie mógłby zostać, ale zobaczmy, co się stanie. A żółty wygaszamy i kolory skóry dalej są naturalne. Także patrzymy na kolory skóry i jeżeli one wciąż pozostają naturalne, to ten suwak możemy spokojnie w dół przesunąć. A na przykład czerwony. No w tym momencie na przykład usta już wyglądają źle, także tego czerwonego tyle nie będziemy usuwać. Myślę, że czerwony nawet nie ruszymy, a pomarańczowy, no to są ewidentnie nasze kolory skóry. Teraz przejdziemy do luminacji, bo teraz jeżeli w tle był na przykład żółty, tutaj, tak przypominam, to był ten suwak, spójrzcie na tło, tu był żółty,
to go wygasiliśmy, ale wciąż ten odcień szarości, który został, jest jasny, a chcemy, żeby zdjęcie było ciemne. Także nawet ten żółty, który już jest szarością, go możemy wygasić, przesuwając tutaj w suwaku HSL żółte, yellow, luminacja w dół. I widzimy, że tutaj to się też przyciemniło. Widzicie to? To się przyciemnia. I to samo robimy z każdym innym odcieniem, żeby wszystko oprócz kolorów skóry było też ciemne, tak? Bo to jest sens tego stylu, w który celujemy. To ma być ciemne, czarne, takie klimatyczne. I teraz za pomocą suwaków luminacji możemy trochę dostosować na przykład tutaj tą taką trójwymiarowość, tak bym to nazwał, na skórze. Także w ten sposób bym to zostawił. Tutaj możemy trochę dla pomarańczowego zmniejszyć saturację i tak to bym zostawił. Zobaczmy, jak to wyglądało przed HSL i po. Także już, myślę, mamy większość tego, o co walczymy, osiągnięte w tym zdjęciu. Krzywa tonalna i HSL, praktycznie tylko dwa narzędzia, tak? W color grading możemy, nie musimy, ale możemy, na przykład jasne obszary, bo jasne będą praktycznie tylko te, które są kolorami skóry, i możemy trochę zabarwić jeszcze takimi kolorami skóry, czyli wiecie, jak ja zawsze robię w color grading. Pierwsza saturacja na maksa, żeby zobaczyć, na jakim obszarze będę wprowadzał zmianę. Teraz znajduję taki kolor, który mnie interesuje. Myślę, że to będzie ten. Teraz znowu saturację w dół i mogę tutaj na przykład podbić trochę luminacji. I widzicie, dało to minimalnej zmiany, ale dodało to takiej, znowu bym powiedział, trójwymiarowości na twarzy. I właśnie suma tych wszystkich małych rzeczy sprawi, że to zdjęcie będzie na końcu wyglądało bardzo dobrze, tak? Ja myślę, że ta mała zmiana dodała w zasadzie bardzo dużo. A zobaczmy, jak zdjęcie wyglądało zupełnie przed i po. No, myślę, że już bardzo ciekawe zmiany wprowadziliśmy. I zamykam color grading i tyle. Teraz jeszcze wejdę w efekty i tu dodam trochę winiety, czyli ten suwak przesunę trochę w lewą stronę, tak żeby nie przyciemnić tutaj czoła albo włosów naszej modelki, ale tak trochę możemy przyciemnić te zdjęcie przy krawędziach. I tyle, i zostawię. W kalibracji możemy, nie musimy się pobawić i wiecie, jak w kalibracji ja polecam to robić, po prostu przesuwać w prawo, lewo, patrzeć, czy wygląda to lepiej niż przed tymi zmianami. Na przykład teraz to tak zostawię. O, w ten sposób. O, i powiedzmy, że z takich zmian jestem zadowolony, ale teraz sprawdźmy, czy na pewno jest to krok w dobrą stronę. To wyłączę działanie panelu kalibracji i włączę. I myślę, że dla tego stylu, który chcemy osiągnąć, czyli żeby było tak ciemno, a kolory skóry, żeby były naturalne, jest to krok w dobrą stronę. Także ja to tak zostawię. I w tym momencie mogę zapisać sobie mój szablon. Mogę jeszcze się pobawić też trochę tutaj w panelu Basic, ale myślę, że dla każdego zdjęcia indywidualnie będzie trzeba to jeszcze dobierać. Także ja po prostu w tym momencie stworzę szablon, tutaj Create Preset, nazwę to Black 1 albo na przykład Dark 1. W grupie User Preset, czyli tu u góry będzie, tworzę to i mam stworzony swój preset, który będę mógł na kolejne zdjęcie nakładać. Ale ja z tym zdjęciem jeszcze nie skończyłem. W tym miejscu jeszcze pobawiłbym się trochę światłami i cieniami, tak żeby to zdjęcie faktycznie miało ten taki, bym powiedział, piękny klimat, żeby to wyglądało tak, że będę naprawdę zadowolony z tego zdjęcia. I jeszcze takim jednym patentem, którym bym zrobił, bo tutaj trudność polega na tym, że wygasiliśmy wszystkie kolory oprócz kolorów skóry, ale tło modelki również jest w tych kolorach. Czyli tutaj widzimy karoserię samochodu, widzimy kierownicę, widzimy fotel. Wszystko jest w kolorach skóry. Dzięki temu zdjęcie wygląda świetnie, ale dla osiągnięcia tego konkretnie efektu jest to pewne utrudnienie. Ja bym chciał wygasić te kolory w tle, ale zostawić kolory skóry. I jak wiecie, nie zrobię tego tutaj w saturacji, bo jak wygaszę kolory w tle, to również wygaszę kolory skóry. Czyli robię Ctrl-Z, to nie jest tędy droga. Możemy to zrobić za pomocą maskowania. I to jest coś, czego lepiej nie zapisywać w presetach, bo to należy stosować w każdym zdjęciu indywidualnie. Od Lightrooma 11 wzwyż mamy opcję automatycznego maskowania obiektów i nieba. Jeżeli kliknę tutaj Select Subject, to Lightroom automatycznie mi znalazł obiekt. No, nie wygląda to najlepiej, zaraz to naprawimy, ale na tym kroku wtedy należy dokonać inwersji, czyli wszystko oprócz naszej modelki jest zaznaczone i na takim zaznaczeniu będziemy doznaczać, czyli add, będziemy dodawać jeszcze, tak, tego czerwonego. I w tym miejscu po prostu to dodamy, tutaj też możemy to dodać. I te zmiany, które będziemy teraz wprowadzać, nie są takie kolosalne, dlatego myślę, że nawet nie trzeba tutaj być tak precyzyjnym, tak dokładnym. A to tak po prostu zaznaczę w ten sposób. I myślę, że jest okej.
I teraz wszędzie, gdzie jest czerwone, tu zdejmę saturację. Czyli zrobię to w ten sposób. Także w ten sposób, myślę, jest to bardziej elegancko zrobione i w ten sposób ja bym podchodził do tego typu rzeczy. Możemy również jeszcze na tym zaznaczeniu trochę obniżyć ekspozycji. No i jak dla mnie, to zdjęcie w tym momencie idealnie pasuje do tego klimatu, który sobie założyliśmy. Przejdźmy teraz do innego zdjęcia i zobaczmy, czy tego typu ustawienia, które mamy zapisane w naszym szablonie, będą pasowały na przykład do tego zdjęcia. Klikam Dark 1 i wygląda to już nieźle, ale nie jest to ostatecznie ten efekt, którego szukamy. I pierwszą taką najważniejszą rzeczą jest chyba to, żeby obniżyć trochę ekspozycji. Druga rzecz jest podobny problem, jak przed chwilą mieliśmy w tamtym zdjęciu, czyli że w tle również mamy te kolory skóry. Także ja zrobię znowu to samo. Wybiorę obiekt i teraz dokonam inwersji. I teraz na wszystkim, oprócz na tym, co wybraliśmy, obniżam saturację i ekspozycję. No i w ten sposób jeszcze bardziej zdjęcie pasuje do tego klimatu. Oczywiście ja pokazuję tylko, jak osiągnąć tę kolorystykę. Nie jest to gotowa edycja. Ja bym tutaj jeszcze bawił się w retusz, w dodge and burn. Może jakieś maskowania bym używał, żeby dodać na przykład rozświetlenia. Także w tym poradniku skupiam się bardziej na tym, jak osiągnąć daną kolorystykę. Przejdźmy do jeszcze jednego zdjęcia. Weźmy na przykład to. I tego typu zdjęcia bardzo łatwo poddać tego typu obróbce, ponieważ już widzimy, że styl tego zdjęcia pasuje w sumie do tego, co chcemy osiągnąć. I to jest taki mój mały apel, że nie możemy poddawać każde zdjęcie każdemu typowi obróbki. Należy robić zdjęcia pod swój styl, tak? I to jest tak, że jeżeli robimy zdjęcie, to powinniśmy pamiętać i myśleć o tym, co chcemy osiągnąć w obróbce. Na przykład robiąc tego typu zdjęcie, jeżeli bym miał na myśli taką obróbkę, jaką właśnie wykonujemy, to zobaczcie, że będzie ona banalnie prosta do osiągnięcia. W ten sposób. Jedyna rzecz, która tutaj mi teraz nie pasuje, tak to nazwijmy, to to, że kolory żółte na kurtce są wygaszone. Także to jest jedna z tych rzeczy, którą należy naprawić. I to zawiniło temu ustawienie saturacji dla żółtego w panelu HSL. To musimy tutaj znowu podbić. Tak, widzimy, co tu się dzieje. To samo możemy zrobić dla luminacji. O, w ten sposób. Jeżeli nam ten odcień nie pasuje, możemy tutaj, wiadomo, się pobawić w hue, czyli dobierając odcień tych kolorów, które nam zostały. Tutaj możemy tą saturację też trochę obniżyć, ale jak było na zero, wyglądało to po prostu źle. I w ten sposób to wygląda już dobrze, tak? To zdjęcie pasuje już do tego stylu, który sobie założyliśmy. Możemy ponownie korzystać z tego patentu, który wam przed chwilą pokazałem, czyli wybrać wszystko oprócz naszej modelki. Robimy invert i obniżyć tu jeszcze ekspozycję, obniżyć saturację. No i w ten sposób zdjęcie tym bardziej pasuje do tego klimatu, który sobie założyliśmy. I jeżeli coś pozmienialiśmy w kolejnym zdjęciu, możemy sobie stworzyć kolejny preset, tak? Po prostu tworzymy Dark 2 i tam jest coś pozmieniane. Później Dark 3, jeżeli w kolejnym zdjęciu znowu dokonamy jakichś małych zmian. I wtedy, jeżeli w przyszłości będziemy chcieli ponownie użyć danego wyglądu, to możemy tak po prostu użyć albo Dark 1, albo Dark 2, albo Dark 3 i któryś na pewno będzie pasował. A jak nie, to użyjemy któregoś i dokonamy małych zmian i stworzymy sobie kolejny preset, tak? Dark 4. I w ten sposób powinno to się robić. Mam nadzieję, że to było jasne. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to zapraszam do sekcji komentarzy, a jeżeli macie też kolejne sugestie, w jakim jeszcze stylu mam wam pokazać, jak obrabiać zdjęcia, to po prostu dajcie mi znać też w komentarzach. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to koniecznie wciśnijcie ten czerwony guzik, subskrybuję kanał, żeby nie pominąć żadnego odcinka, bo ja tu co tydzień publikuję filmy na temat fotografii albo obróbki zdjęć. Również jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę i mam nadzieję, że widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku. Dzięki serdeczne za oglądanie, trzymajcie się, cześć!